Prezydencka Rada do Spraw Rolnictwa rozpoczęła pracę nad propozycją korekty unijnego Zielonego Ładu. Zmiany mają zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe Polaków. Od wielu miesięcy gospodarze w Europie, również w Polsce, protestują przeciwko unijnej polityce rolnej. Wczoraj odbyło się posiedzenie trzech rad działających w ramach Narodowej Rady Rozwoju, w tym Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Politycy debatowali o zagrożeniach wynikających z przepisów unijnego Zielonego Ładu, który zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Polaków. Że chodzi o to, by pod szyldem zmian klimatycznych i negatywnego oddziaływania, jak twierdzą ideolodzy klimatyczni, rolnictwa na klimat, zdemontować, zniszczyć rolnictwo rodzinne, rolnictwo europejskie, a bezpieczeństwo żywnościowe, to co będzie na naszych stołach, ma być zapewnione przez produkcję spoza Unii Europejskiej. To oznacza, że na polskich stołach będą mogły pojawiać się produkty z państw, gdzie nie obowiązują normy środowiskowe i stosuje się niedozwolone w Unii Europejskiej substancje aktywne. Przeciwko takim rozwiązaniom protestują dziś polscy gospodarze, którzy wyrażają sprzeciw wobec niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy. Korekty w Zielonym Ładzie proponuje Prezydencka Rada do Spraw Rolnictwa. Mają one powstać w oparciu o sugestie od ekspertów i organizacji rolniczych, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady, ale także od przedstawicieli oddolnych protestów rolników z całej Polski. Będziemy dalej nad tym pracowali na kolejnej konferencji, która uszczegółowi nasze propozycje, które, jak sądzę, powinny być wspólnym stanowiskiem sił politycznych w Polsce. W maju przewidziane są m.in. konferencje i posiedzenia Rady z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Kolejno propozycje zmian zostaną przekazane rządowi, który przedłoży je Komisji Europejskiej.